Dlaczego toksyk ukrywa się, kiedy zostaje zdemaskowany? Ukrywa się ze wstydu. Doskonale wie, że zrobił coś złego, ale nie potrafi stawić czoła swoim czynom ani przyznać się do nich. Nie jest wystarczająco dojrzały, aby sobie z tym poradzić, więc zamiast tego woli się ukryć. Wścieka się także, gdy zostaje złapany lub wezwany do odpowiedzialności. Toks wpada w złość, bo nienawidzi być wywoływany do tablicy. Co ciekawe i nieprawdopodobne, popapraniec, popaprańczyni używa ukrywania się jako formy kary. Chce, aby osoba, przed którą się ukrywają, czuła się źle, że w ogóle poznała jej sekrety i wszystkie kłamstwa. Oczekuje, że będziesz się martwić, dzwonić, pisać i tracić czas na jej szukaniu. Psychofag chce, żebyś żałował odkrycia prawdy i tęsknił za nim. Chce, żebyś wpadł w panikę i poczuł się przygnębiony, ponieważ wierzy, że jego manipulacje i gry umysłowe stworzyły uzależniającą więź między tobą a nim. Toksyczne osoby nigdy nie są naprawdę same. Zawsze mają z kim spędzać czas. Dzielą swoich przyjaciół na różne grupy, aby ich ścieżki nie skrzyżowały się, a ich fantastyczny świat się nie zawalił. Każda grupa ma dla nich inny cel. Mają zapasowych przyjaciół, do których mogą uciekać, gdy muszą ukryć się przed inną grupą lub osobą. Zachowują różne fasady dla każdej podgrupy i manipulują, oczarowują każdą grupę dla własnej korzyści. Toksyk planuje powrót. Jeszcze raz pokaże twarz, swoją maskę, żeby sprawdzić wodę i zobaczyć, jak zareagują ludzie. Jeśli incydent lub fakt ich zniknięcia zostanie poruszony po powrocie, nastąpi ogromny, wręcz niszczycielski wybuch i wyjadą ponownie na jeszcze dłuższy czas. Toksyk chce, żebyś mu wybaczył, a najlepiej wszystko zapomniał i nigdy, przenigdy nie wspominał o tym, co się stało. I żebyś w ogóle był wdzięczny, że wrócił. Chce mieć poczucie, że ich manipulacje i napady złości zakończyły się sukcesem oraz że mają kontrolę nad tobą i twoimi emocjami. Chce, żebyś na nich polegał i akceptował wszelkie nadużycia, jakie tobie wyrządzają. Pamiętaj, że toksyczni ludzie ukrywają się, żeby zapomnieć o wszystkich ich złych czynach. Odbudowują maskę i wzmacniają swoje ego, dzięki czemu wracając nie pamiętają, jak źle się czuli. Znowu czują się pewnie i zuchwale. Toksyk przegrupowuje się, doładowuje się emocjonalnie i ponownie czuje się potężny i ma iluzoryczną kontrolę.